niech bierzchnie wróg. Michał Archanioł prowadzi bój, podnosi miecz, wypędza precz z królestwa niebios szatanu krój. Święty Michale, Archaniele, wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Któż jak Bóg nie znamy trwóg, Michał Archaniel. Orąży Krzyża Świętego, wstaw się u Boga za nami. Rycerzu Boga Rodzicy, wstaw się u Boga za nami. Rządco Dworu Niebieskiego, wstaw się u Boga za nami. Hetmanie chówców anielskich, wstaw się u Boga za nami. Mieczu karzący zbuntowane duchy, wstaw się u Boga za nami. Odwieczny przeciwniku szatana, wstaw się u Boga za nami. Módlmy się. Mocarzu niebios i obrońcu dusz najlepszy, święty Michale Archaniele, oczekujemy błogosławionych skutków Twojego wstawiennictwa, najpierw dla siebie, a następnie dla tych wszystkich, których Bóg pragnie obdarzyć łaskami. Niech ten czas nawiedzenia stanie się dla całej naszej parafii, dla naszych rodzin i dla nas samych źródłem Bożego błogosławieństwa po wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz prosimy księdza proboszcza, aby w sposób uroczysty nałożył koronę. Niech to będzie znak, że oddajemy w tych dniach taką duchową władzę nad całą naszą parafią świętemu Michałowi Archaniołowi. Niech to będzie również nasz wyraz szacunku i wdzięczności Panu Bogu za wszystkie znaki, które Pan Bóg daje nam, abyśmy przeżywali naszą wiarę. Święty Michale Archaniele, z miłością i wdzięcznością witamy Cię w naszej parafii. Dziękujemy, że zechciałeś przybyć do nas w tym świętym znaku. Dzięki obecności Twojej figury wśród nas czujemy się bliżej Ciebie. Witamy Cię, Książę Wojska Niebieskiego, w imieniu wszystkich rodzin tej wspólnoty parafialnej. Z pokorą klękamy u Twych stóp, Archaniele Boży, abyś raczył błogosławić nasze rodziny, czułe serca matek i spracowane ręce ojców, niewinne serduszka małych dzieci i dojrzewający kwiat naszej młodzieży. Błogosław nam i bądź naszą obrońcą. Ufamy Twemu przemożnemu wstawiennictwu. Wierzymy, że Bóg dał Ci wszelką moc, aby pokonać zło i przemoc. Święty Michale Archaniele, módl się za nami do Pana. My, przedstawiciele Rady Parafialnej, witamy Cię, Święty Michale Archaniele, w naszym Kościele. Ta świątynia jest nam droga, bo tu zawieraliśmy w większości nasze małżeństwa, tu chrzciliśmy nasze dzieci. Tu na cmentarzu leżą nasi bliscy zmarli. Jako gospodarze tego miejsca witamy Cię, niebiański gościu, i prosimy, abyś czuł się między nami jak u siebie. Najwspanialszy z aniołów, święty Michale Archaniele, dziękujemy, że przybyłeś do nas w znaku tej figury z cudownej groty objawień na górze Gargano. Cieszymy się, że jesteś wśród nas, w naszej małej świątyni w Skierkowiźnie. Dziś, widząc Ciebie, chcemy Ci powiedzieć, jak bardzo Cię potrzebujemy.
Twego wstawiennictwa i Twojej obecności. Będziemy Ci o tym wszystkim mówić w czasie spotkań modlitewnych i powierzać Ci nasze radości, nadzieje, obawy, smutki i troski. Wiemy, że jeśli nie brakuje nam wiary, Ty nam pomożesz. Mamy co dziękować Bogu za pracę, rodzinę, za każdy nowy dzień, za każdy zbożak głos. Utwierdzaj nas w tej wdzięczności. Święty Michale, jesteś nazywany radością aniołów i zwiastunem Bożej chwały. Spraw, abyśmy i my mogli cieszyć się dobrymi zbiorami w przyszłym roku, abyśmy doświadczyli, jak hojny i miłosierny jest nasz Pan. Czekaliśmy z utęsknieniem na to nawiedzenie Twoje. Czekały dzieci, osoby starsze, czekały rodziny i osoby samotne. Czekaliśmy, święty Michale, Archaniele, na ten czas mocy i łaski. Bo wierzymy w potęgę Twego wstawiennictwa u Boga. Dziękujemy za Twoje przybycie do nas, wozu wojsk niebieskich, za to, że przychodzisz błogosławić dom i rodziny i całą naszą wspólnotę parafialną. Jesteś dla nas światłem, które mocnym blaskiem wskazuje jedyną pewną i bezpieczną drogę przez życie. Jest nią Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Jesteś nam przewodnikiem w drodze do świętości, bo Ty sam uczestniczysz już w świętości Najwyższego Boga. Jesteś naszym przyjacielem, na którego stale możemy liczyć w każdym utrapieniu czy przeciwności, w każdym smutku i pokusie. Staję przed Tobą jako duchowy ojciec i opiekun tej rodziny, która nazywa się parafią świętego Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie, błagając w pokornym uniżeniu o cuda Twojej łaski. Mocą duchowej władzy nad tą wspólnotą parafialną, która została mi powierzona przez księdza biskupa Piotra Liberę, składam dziś Twoje ręce, Książę Niebieski, każdą osobę, która w tej parafii mieszka i która z tej parafii się wywodzi. Składam w Twoje ręce wszystkich przebywających tutaj, modlących się w tej świątyni. Składam w Twoje święte ręce wszystkie troski rodzin tej parafii. Każdy niepokój, lęk, jaki ich dotyka, każdą biedę i każdy smutek. Jako duchowy ojciec tych Bożych dzieci powierzam Twemu wstawiennictwu, święty Michale, Archaniele, dzieci, młodzież i osoby samotne, chorych i osoby w podeszłym wieku. Polecam Ci nasze grupy parafialne i jej członków. Uproś im wzrastanie w życiu duchowym. Dodaj siły podejmowania działań dla Pana Boga. Polecam Twojej szczególnej opiece osoby uzależnione, które nie umieją same wyjść z sideł nałogów. Proszę, abyś uwolnił ich z tych strasznych kajdan. Polecam Ci matki samotnie wychowujące dzieci, osoby rozwiedzione, rodziny rozbite, ciężko doświadczone przez przemoc lub grzech. Otocz ich wszystkich swoim błogosławieństwem. Ulecz rany ich serca. Prosimy Cię, polecamy Cię osoby żyjące w związkach też niesakramentalnych, abyś rozpalił w nich pragnienie Boga i doprowadził do zawarcia sakramentu małżeństwa. Polecam Ci również osoby zniewolone przez grzech i szatana. Mocą Bożą pogrom zakusy diabła, pokonaj jego zwodnicze podszepty. Oddal od nas wszelkie przekleństwo i złorzeczenie. Strzeż nas od czarów, klątw i uroków. Niech Twoje dzieci bezpiecznie pod Twoimi anielskimi skrzydłami wzrastają w miłości Boga i bliźniego. Twojej anielskiej opiece i miłości do człowieka, zwłaszcza tego zagubionego na drogach życia, polecam tych, którzy oddalili się od Kościoła i do Boga. Powierzam Ci osoby, które od wielu lat nie przystępują do sakramentów świętych i te, które wyparły się Boga. Powierzam Ci wojujących anteistów i antyklerykałów,
którzy nienawidzą Kościół i kapłaństwa. Powierzam Ci ludzi obojętnych na sprawy duchowe i na stan swojej duszy. Przywieć ich do przystani prawdy, obdasz ich doświadczeniem Bożej miłości. Uproś każdemu łaskę, która jest już mu najbardziej teraz potrzebna. Swoimi anielskimi sposobami pociągnij do Twych stóp aniele Boga, ludzi, których uwiodła obojętność, a serca znieczuliły się na łaskę. Niech w spotkaniu z Tobą na nowo odnajdą miłosiernego Boga. Powierzam Tobie również osoby kroczące wytrwale po drogach świętości. Ty widzisz ich pragnienie Boga, ich trud wspinania się na szczyty życia duchowego. Czuwaj nad nimi, aby pokusy tego świata nie oderwały ich od pierwotnej gorliwości i od świętego zapału. Polecam Twojej opiece moich poprzedników na urzędzie proboszcza i kapłanów wywodzących się z tej parafii. Udziel każdemu obfitego swego błogosławieństwa i mocą Bożą przełam złe skutki ludzkiej słabości czy błędnych decyzji. Ja, uniżony Twój sługa, polecam się Tobie. Chroń mnie od wszelkiego zła, które może zniszczyć tę wspólnotę parafialną. Obdarz swym błogosławieństwem, ucz kochać ludzi Bożą miłością i zdobywać ich serca dla Chrystusa. Naucz podejmować mądre i dobre decyzje. Przeze mnie kieruj duszpasterstwem zgodnie z wolą Bożą. Oddaję się Tobie całkowicie, bez zastrzeżeń, święty Michale, Archaniele, obrońco Kościoła. Święty Michale, módl się za nami, szczególnie za parafię Skierkowiznę. Czekamy ufnie znaków Twojej łaski, Twojego wstawiennictwa. Te wszystkie sprawy wypowiedziane przez księdza proboszcza zawierzmy świętemu Michałowi Archaniołowi w modlitwie. Witaj, wielki Archaniele, pierwszy u stóp Pana tronu. Witaj w blaskach niebnej glorii, pośród ziemskich mroków świeć. Zapal ducha, roznieś wiarę, Boga kochać, zwalczać wroga. Niech nam będzie wspólną sprawą, wspólnym tętnem naszych serc. Zapal ducha, rozdać wiarę. Zapal ducha, roznieć wiarę, Boga kochać, zwalczać wroga. Niech nam będzie wspólną sprawą, wspólnym tętnem naszych serc. Święty Michał Archanioł również
pachnie Bogiem, kiedy ta figura raz w roku, w uroczystość Archaniołów 29 września, wynoszona jest z groty na górze Gargano i niesiona w procesji, uroczystej procesji uliczkami miasteczka Monte Sant'Angelo. Wtedy przybywa tam tysiące pielgrzymów. Ludzie, którzy mieszkają w tym mieście, zapalają w oknach świece, otwierają drzwi swoich domów, jakby chcieli, żeby święty Michał nawiedził ich mieszkania. Ubierają najpiękniejsze stroje. Ludzie rzucają w świętego Michała kwiatami. Każdy wie, że kiedy święty Michał Archanioł przechodzi, to Pan Bóg wzbudza urodzaje, daje czas, mocy i łaski. Drodzy, święty Michał Archanioł to zaufany Boga, to ten, który stoi blisko Niego. Dlatego ten czas nawiedzenia nazwano czasem mocy i łaski, bo wierzymy, że On wiele może wyprosić. Tak jak wspomniałem, już ponad 4 lata trwa ta niezwykła peregrynacja. Wszędzie, gdzie przynoszona jest figura, zostają trwałe ślady w ludzkich sumieniach, w konfesjonałach, w rodzinach, w sercach, w parafiach, w życiu osobistym i wspólnotowym. Przed nami figura, ale święty Michał nie da się zamknąć w tej figurze. To potężny duch stworzony przez samego Boga, niewidzialny dla oka ludzkiego. To dlatego ludzie, chcąc widzieć Jego piękno, zaczęli Go przedstawiać w obrazach na płótnie, rzeźbić w kamieniach. Ale święty Michał to potężny duch. Jest bliżej niż te kilka metrów dzielących nas od tego świętego wizerunku nawiedzenia, bo od nas oddalony jest o jeden akt wiary. Długość modlitewnego westchnienia jest bardzo blisko. Ktoś może zapytać, no dobra, proszę księdza, czy w takim razie potrzebujemy takich znaków, figur? Pewno tak, pewno je potrzebujemy, bo życie ludzkie nie znosi pustki. Pochylony do Twych stóp, chcę Ci śpiewać, któż jak Bóg. Pochylony do Twych stóp, chcę Ci śpiewać, któż jak Bóg. Pochylony do Twych stóp, chcę Ci śpiewać, któż jak Bóg. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów, ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem księstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów, ze świętym Michałem Archaniołem i chórem Archaniołów. Uwielbiamy Cię, Boże. Thank you.
broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Święty Michale, Archaniele, Duchu Głos Niebieski, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Święty Michale, Archaniele, Duch Wojsk Niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn umiłowany, zgładził grzech baranek na wieki, królów król i panów. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn umiłowany, zgładził grzech baranek na wieki, królów król i panów pan. Jezus jest z nami tu, 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 a Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię, a Jego moc działa dziś, by uwolnić Cię, a Jego moc działa dziś, by zbawić Cię. Jezus jest z nami tu, Jezus jest z nami tu, Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu, Jezus jest z nami tu.